Pierwszą, proszę Państwa, techniką deeskalacyjną jest technika dopasowania. O co chodzi? O to chodzi, żeby sprawca znalazł w nas kogoś, kto w jakiś sposób jest do niego podobny. Podobny przez co? Nie przez to, jak się ubieramy, nie wiem, nie przez to, jaką rolę pełnimy, ale na przykład przez to, że czegoś lubimy albo czegoś nie lubimy, a więc naszych sympatii, antypatii. Przychodzi do was klient, który może stwarzać zagrożenie, zaczyna się awanturować, mówi, że on nie cierpi tego budynku i nie cierpi tych urzędasów, którzy są w środku. I mają do niego już więcej nie przychodzić, bo on, jak jeszcze raz ktoś przyjdzie, to naprawdę powybija komuś zęby. Nienawidzę wszystkiego, co jest związane z mopsem. A ktoś od Państwa mówi, ja proszę Pana, też nie cierpię mojej roboty. Proszę mi uwierzyć, że ja tutaj siedzę nie przez to, że lubię, ale proszę Pana, no, ktoś to musi robić. Ja jestem tutaj dla ludzi. Też tego nie znoszę i rozumiem Pana doskonale, co pan myśli o tym budynku. Bo nie jesteśmy doskonali, ale proszę Pana, proszę mnie zrozumieć. Ja naprawdę sercem i duchem jestem z Panem. Jak Pan chce, to ja nawet napiszę jakiś list do kierowniczki z pana, nie wiem, żądaniami. Żeby on się, proszę Państwa, uspokoił, ale żeby znalazł w nas kogoś bliskiego. No może nie bliskiego, ale bliższego. Ktoś, kto jest z nim. Bo jeżeli cały świat jest przeciwko niemu, to chociażby my powinniśmy być w koalicji z nim, nie? Czyli szukamy elementu takiego dopasowania, wspólnictwa. To nie tylko przez komunikaty, ale przez to, w czym możemy być bliscy, nie? W zainteresowaniach, nie wiem, jeżeli możemy, w myśleniu na temat rzeczywistości, na temat naszej pracy. Dołączmy do tego. Cyrkulacji pytań. Proszę Państwa, zadajemy jak najwięcej pytań. O to chodzi też zresztą w negocjacjach, o których potem będzie mowa, żebyśmy zadawali tych pytań jak najwięcej. Ale nie pytania zamknięte, typu, nie wiem, lubisz placki? Tak. No co nam to daje? Nic. Nie wiem, oglądałeś wczoraj M jak miłość? Tak. No to nic nam nie daje. A co było w tym odcinku? No i wtedy ktoś już może powiedzieć, nie, to było to, czy to. Albo, proszę Pana, jak by się Pan zachowywał w tej sytuacji, nie? Żebyśmy dali takiej osobie, ale podkreślam, w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie z nią rozmawiać, sygnał do tego, żeby zmusiła się do wysiłku umysłowego, żeby zaczęła myśleć, żeby zaczęła analizować dane fakty, pytanie, które do niej serwujemy. Proszę Państwa, w debatach politycznych jest często tak, że polityk odpowiada pytaniem na pytanie. I to jest po to robione, po to, żeby taka osoba zajęła się nie jakby agresją nakierowaną na nas, czy w przypadku, nie wiem, oponenta politycznego na kolejnego polityka, tylko żeby zajęła się czymś innym w głowie. Czyli dajemy takiej osobie możliwość wypowiadania się na tematy otwarte. Co by było, gdybym tak postąpił? Jak by się Pan zachowywał w tej sytuacji? Proszę Pana, proszę mi opowiedzieć, czy ktoś już z Panem się kontaktował, w jaki sposób, co tam zostało postanowione. Czyli zachęcamy do mówienia. Jak najwięcej pytań, im więcej, tym lepiej dla Was. Dlatego, że zyskujecie czas, to jest jedna rzecz. Czas, wiadomo, działa na emocje, one spadają. Dla Was też czas jest o tyle istotny, że możecie zastanowić się, co dalej robić, czy uciekać, czy walczyć, czy coś innego jeszcze tutaj wykorzystać.